Czy masaż twarzy Cobido naprawdę działa? Czy daje efekt liftingujący na twarz? Czy może to wszystko ściema? A jeśli nie ściema, to czy jest lepszy niż botox? O tym wszystkim dowiesz się w tym filmiku. Zacznijmy od tego, czym jest masaż Cobido. Masaż Cobido wywodzi się z tradycyjnej, starożytnej, japońskiej kultury. Jest to specjalny rodzaj masażu, który opiera się na specjalnej technice. Nie jest to byle jaki dotyk gdziekolwiek, jak popadnie na skórze twarzy, ale jest to faktycznie specjalny rodzaj masażu w specjalnych miejscach z użyciem całkiem sporej siły, tak, żeby ten masaż docierał do głębszych warstw skóry, żeby docierał do tkanki podskórnej, i żeby aktywował zarówno skórę, jak i mięśnie do tego, żeby wszystko trzymało się ładnie na naszej twarzy. Z języka japońskiego Cobido oznacza ko, starożytny, bi, piękny i do, droga. Czyli łącząc to wszystko w jeden wyraz, jest to faktycznie dosłownie starożytna droga do piękna. I jest to starożytna droga do piękna, dlatego że dzięki swojej technice masaż Cobido dociera do głębokich tkanek i tym samym stymuluje skórę, dotlenia ją, sprawia, że jest lepsze krążenie, sprawia, że mięśnie są bardziej napięte i dzięki temu możemy osiągnąć tę drogę do piękna, do młodszego i zdrowszego wyglądu. Głównym założeniem masażu Cobido jest nie tylko docieranie do tego, co na zewnątrz, czyli do skóry czy tkanek głębokich, ale także do tego, co wewnątrz. Liczy się tutaj ten przepływ energii, przepływ energetyczny, nasze odczucia, nasze emocje podczas masażu i to wszystko ładnie spina się w całość. Na pewno ci z Was, którzy już mieli tą okazję, tą możliwość wypróbowania na sobie masażu Cobido, wiedzą, że po takim masażu i podczas takiego masażu czujemy się zrelaksowani, ale tak od środka. Czujemy się lżejsi, nie tylko jeśli chodzi o skórę twarzy, ale znikają nam napięcia z całego ciała i po takiej sesji masażu Cobido czujemy się, jakbyśmy mogli zdobywać góry. Sesja masażu Cobido trwa mniej więcej 60 do 90 minut, wszystko w zależności od tego, jaki masaż wybierzecie dla siebie. Ja z reguły polecam nawet ten dłuższy, bo to jest ten czas właśnie dla Ciebie, na ten relaks, na to, żeby pozwolić sobie poczuć tą lekkość. Masaż obejmuje całą twarz, czaszkę, ale także partię niżej, aż do dekoltu. Czyli obejmuje skórę obwodową głowy i 1/3 górną część twarzy, tam gdzie mamy napięcia na czole, na głowie, tam gdzie są zmarszczki mimiczne, dynamiczne, ale także środkową część twarzy, czyli obszar, który sprawia, że nasza skóra zaczyna opadać, więc chcemy ją podnieść, a także szyję i nawet dekolt. W przypadku masażu Cobido, jak zawsze, liczy się przede wszystkim systematyczność i regularność. Po jednym zabiegu nie możemy spodziewać się efektów wizualnych na skórze, natomiast możemy spodziewać się efektów relaksu i efektów dla swojej duszy. Jeśli chcemy efekty zobaczyć, te wizualne na skórze twarzy, zabiegi musimy powtarzać regularnie i najczęściej są to takie sesje co około miesiąc, profesjonalny, długi, ten 90-minutowy masaż jest wykonywany co około miesiąc w sesjach początkowo, tak około 3 do 5 razy. Następnie możemy te odstępy wydłużać, natomiast te efekty oceniamy dopiero po czasie. Tak samo jak przy masażu na ciele, jeśli mamy jakiś problem w danym mięśniu, w danej okolicy, jeden masaż nam nie wystarczy do tego, żeby tego problemu się pozbyć. Tak samo przy masażu Cobido, jeśli chcemy polepszyć jakość skóry, musimy skupić się na tej regularności, systematyczności oraz powtarzaniu zabiegów. Taki zabieg profesjonalny dobrze jest wykonać raz w miesiącu, natomiast to, co można i warto robić, to pomiędzy sesjami profesjonalnego masażu Cobido można wykonywać zabiegi w domu, jak na przykład masaż twarzy domowy, jak na przykład jogę twarzy, czyli wszystko to, co wspiera dodatkowo te efekty profesjonalnego masażu Cobido. Czy da się przedobrzyć? Czy da się przesadzić z ilością masażu? Absolutnie nie.
Możecie go wykonywać nawet codziennie, jeśli tylko macie taką ochotę, macie na to czas i możecie na przykład go sobie wykonywać nawet sami w domu, właśnie ten godzinny czy półtorej godzinny masaż w domu, więc spokojnie możecie taki masaż wykonywać tak regularnie, jak tylko macie ochotę. No dobra, to jakich efektów możesz się spodziewać po takim masażu Cobido? Przede wszystkim, tak jak już wspomniałam na początku, jest to zrelaksowana, odświeżona, promienna, uwolniona od napięć twarz, skóra twarzy, mięśni na twarzy. Jest to efekt, który odczuwamy od razu. Możemy poczuć, że nasza twarz po prostu jest lżejsza. Po drugie, jest to dotlenienie tkanek, przez co skóra jest zdrowsza, wygląda zdrowiej, wygląda bardziej promiennie i to jest także coś, co zobaczycie od razu. Po trzecie, przez to, że działamy na głębokich warstwach skóry, na głębokich tkankach, na masażu powięziowym, to, co możemy zobaczyć i zauważyć, to jest relaksacja mięśni. I w przypadku osób, które cierpią na bruksizm, które mają problemy z zaciskaniem szczęki, poczują tutaj tą lekkość, jeśli chodzi o to napięcie szczęki. Jeśli chodzi o struktury skóry, o opadanie skóry, opadanie tkanek, poczujemy, że skóra jest i że cała twarz jest bardziej podniesiona, dlatego że mięśnie, które mają za zadanie dźwigać tę skórę, będą bardziej zrelaksowane, będą bardziej uwolnione, będą bardziej rozciągnięte, jakby na długość, będą bardziej wyciągnięte, więc tym samym będzie ten efekt takiego podniesienia skóry twarzy albo na przykład otwarcia oka w przypadku problemu z opadającymi brwiami. Każdy rodzaj dotyku, szczypania, podszczypywania skóry, aktywacji włókien kolagenowych, aktywacji skóry sprawia, że skóra będzie mieć mniej zmarszczek, natomiast nie jest to efekt wygładzenia głębokich zmarszczek, które są już takim jakby głębszym rowkiem w skórze. Tutaj będzie ten efekt na takie mniejsze, drobniejsze zmarszczki, takie, które dostrzegamy tylko tak leciutko w swoim lusterku. Na taki efekt wygładzenia tych zmarszczek możemy liczyć. Natomiast to, czego nie zobaczymy po masażu Cobido, nie będziemy mieć zmniejszonych, głębokich już bruzd. Czy to lwiej zmarszczki, czy bruzd nosowo-wargowych, czy tych zmarszczek harmonikowych na twarzy. Jeśli są głębokie uszkodzenia na skórze, głębokie zmarszczki, to z tym masaż Cobido sobie nie poradzi. Jeśli mamy duże, opadające chomiki, jeśli mamy grubą skórę, która nam ciąży na twarzy, jeśli mamy ubytki w tkankach podskórnych, które wymagają wypełnienia, w takiej sytuacji masaż Cobido także nam nie pomoże. Będzie to dotlenienie skóry przez sam dotyk, przez poprawę krążenia i limfatycznego, ale taki masaż nie da rady wypełnić ubytków na skórze i podciągnąć tą skórę tak jak faktycznie lifting na twarzy. Dlatego przede wszystkim masaż Cobido jest to profilaktyka dla tych z nas, którzy chcą zadbać o swoją skórę, a także dla tych z nas, którzy mają problemy ze swoją skórą i z oznakami starzenia się, jako dodatek do innych zabiegów pielęgnacyjnych dla skóry, które mogą dać i przynieść lepsze efekty wizualne dla Twojej twarzy. Pamiętaj jednak, że zabiegi kosmetologiczne czy medycyny estetycznej wykonujesz raz na jakiś czas, a masaż Cobido jest to coś, co możesz wykonywać regularnie, tak jak wspomniałam, nawet codziennie. Dlatego warto jest wprowadzić te ruchy masażu Cobido albo masaż profesjonalny do swojej codziennej rutyny pielęgnacyjnej dla Twojego dobra. Czy taki niewinny masaż Cobido może mieć swoje skutki uboczne? Oczywiście, że tak. Każdy zabieg niesie ze sobą takie ryzyko. Przede wszystkim takim najważniejszym skutkiem ubocznym, który może pojawić się po masażu Cobido, to jest rozsianie infekcji. I w tym przypadku przede wszystkim mam na myśli zmiany trądzikowe, zmiany ropne na twarzy, a także zmiany zapalenia na skórze, które były już wcześniej. Dlatego skóra musi być dobrze przygotowana do takiego masażu i jeśli macie jakiekolwiek stany zapalne na skórze twarzy, jakikolwiek trądzik różowaty, wysyp alergii, cokolwiek, co odbiega od normy, w takiej sytuacji takiego zabiegu nie wykonujcie, dlatego że możecie pogorszyć swoją sytuację i możecie rozsiać te zmiany na całej skórze. Skutek uboczny drugi jest to reakcja na zastosowane olejki do twarzy. Masażu Cobido nie wykonujemy na suchej skórze, używamy olejków do lepszego poślizgu, do lepszego działania w tkankach i tak się też może zdarzyć, że dana skóra, dana osoba będzie mieć akurat albo reakcję alergiczną na dany olejek, albo w przypadku najczęściej skór mieszanych czy tłustych może dojść do zatkania porów i do pogorszenia jakości skóry
do pogorszenia cery. Powikłanie trzecie to nadkażenia, ale te nie wynikające z Twojego stanu skóry, czy nawet z olejku, ale z higieny osoby, która taki zabieg wykonuje. Przez tą godzinę albo przez półtorej godziny dana osoba, dane dłonie dotykają Twojej skóry twarzy i tutaj musi być wszystko nieskazitelne, czyste, z zachowaniem odpowiednich zasad higieny do tego, żeby Twoją skórę dotykać. I tutaj przede wszystkim liczy się właśnie higiena miejsca pracy, higiena danej osoby, która taki zabieg wykonuje, dlatego że to jest długi dotyk dłońmi z olejkiem na Twojej twarzy. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby zachować higienę całościowo. Czwartym skutkiem ubocznym, choć w zasadzie nawet nie skutkiem ubocznym, a po prostu wynikiem tego głębokiego działania na tkankach, jest uczucie dolegliwości bólowe, nawet dzień czy dwa po zabiegu, tak jakby trochę zakwas na danym mięśniu, tam gdzie było bardziej mięśnie napięte, albo tam gdzie mocniejszy był wykonywany zabieg, tam możemy odczuwać właśnie nieprzyjemne dolegliwości bólowe, jeśli chodzi o mięśnie, albo nawet bóle głowy po takim masażu. W takim wypadku, skoro masaż kobido działa relaksująco na mięśnie, skoro pomaga wygładzić zmarszczki, co jest lepsze? Kobido czy botox? Kobido ma ten plus, że jest to zabieg całkowicie naturalny. Że jest to zabieg, który możemy powtarzać tam, gdzie chcemy, tyle, ile chcemy i czujemy się po nim rewelacyjnie. Natomiast botox ma ten plus, że jeden zabieg działa zdecydowanie dłużej, że daje efekty w zasadzie od razu i że mięśnie nie mają tej możliwości do tego, żeby na nowo znowu zacząć się nadmiernie kurczyć, nadmiernie pracować, czyli ten relaks jest tak jakby wymuszony przez następne miesiące po zabiegu. Gdybym miała wybrać jeden z tych dwóch zabiegów, kobido czy botox, ja zdecydowanie wybrałabym botox, dlatego że efekty są tutaj spektakularne. Natomiast jestem tego zdania, że zabiegi zawsze warto łączyć. I można zrobić botox i mając już efekt botoksu na swojej twarzy, możemy spokojnie wykonywać zabiegi kobido, żeby podziałać całościowo na tkanki, na skórę, na mięśnie, na powięzie, na całej twarzy. I wcześniejszy zabieg z botoksem absolutnie nie przekreśla nas przed tym, żeby wykonywać zabiegi masażu kobido. Odpowiedź na pytanie, czy warto jest wykonywać masaż kobido, jest jednoznaczna. W tym filmiku chciałam też powiedzieć Ci o tym, że taki masaż możesz wykonywać w domu, może nie będzie tak intensywny i profesjonalny, jak w gabinecie wykonany przez inną osobę, może nie będzie aż tak bardzo relaksujący, jak wtedy, kiedy oddamy się w ręce innej osoby, natomiast zdecydowanie polecam wykonywać pewne ruchy, pewne techniki w domu, żeby profilaktycznie dbać o swoją skórę każdego dnia. Dlatego przygotowuję dla Was specjalny kurs, w którym pokażę Wam techniki masażu kobido w domu. Będzie to kurs Kobido Home, czyli dla każdego z Was. Jestem przekonana, że ruchy, które Wam pokażę do wykonywania w domu, te ruchy podstawowe w masażu kobido, przypadną Wam do gustu, będą łatwe do nauczenia i spokojnie będziecie mogli wykonywać masaż kobido home w domu, dla siebie, każdego dnia, kiedy tylko chcecie, kiedy tylko będziecie mieć na to ochotę. Na ten moment zapraszam Was jednak do filmiku o domowych sposobach na zmarszczkach, w którym dowiesz się tego, co robić w domu, żeby pozbyć się zmarszczek. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia!